Siemanko, z tej strony Dziar. Znajduję się w holenderskim lesie w miejscowości Riekel. Sarny tutaj były przed chwilą. Kopię w takim miejscu dosyć niezwykłym jak dla mnie, ponieważ tu w tym okopie stało kiedyś działo. Nie jestem pewny do końca jakie, bo jeszcze nie znalazłem tutaj żadnych śladów po nim. Stąd Niemcy w tamtym kierunku naparzali do Angolii, którzy bronili Holandii. Tyle wiem o tym miejscu. Kiedyś tutaj szukaliśmy i zdeponowaliśmy tutaj pełne naboje. Zobaczę, czy jeszcze są, bo to drzewo się przewróciło. I nasz depozyt pewnie uległ zniszczeniu. Rozejrzę się trochę po tym dziwnym miejscu. I zwierzęta też tutaj obcują. Lisy czy zające prędzej. Sarny na pewno. Więc rozkładam sprzęt i biorę się za jakieś kopanie. Zapraszam do oglądania. Udało mi się znaleźć kilka pocisków, obrączkę od gołębia zeszłoroczną 2020. To jest odłamek pod tym, kilka łusek, to oczywiście nie są wszystkie. Teraz sobie zrobię śniadanko. Został mi naleśnik i herbata. I ruszam dalej przejść się okopami. Najpierw w tamtą stronę. Zobaczymy jeszcze co wyjdzie. Znajduję tą obrączkę od gołębia. Bardzo starą. Aluminiowa cała, nie ma jakichś plastikowych nalotów. Arnhem, Holland. Wegeltred Stadion. Station. Rocznik ciężko. Ciężko wyznać, czy jest tu rocznik. Nigdy takiej małej obrączki nie widziałem. Cała aluminiowa. Wygląda na leciwą. Ostatni sygnał. Obrączka od gołębia z roku 2010. Tutaj była. Chciałem sobie tu zrobić podsumowanko. Grzebnąłem wykrywaczem i jeszcze mam fanciora.
dzisiejszego wypadu rzeczy, o, to jest jakiś stary pieniądz, który się zapodział, czy guzik. Mam parę pocisków, dwie, trzy bransoletki, trzy obrączki do gołębi, kulkę szrapnelową. To też jest chyba ze starego wypadu. Mam jeszcze wpierony łusek i odłamków. Są te łuski. Jestem zadowolony. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się niczego lepszego stąd. Chociaż wychodziło mi tu kilka monet już. Ale to jest takie dosyć ciekawe miejsce, w którym fajnie się czuję. Tu stało to działo podobno i waliło w tamtą stronę. W tamtym kierunku idzie okop zygzakiem, jak również w tamtą stronę. Ja już będę się z wami żegnał. Jeżeli się podobało, to dobrze. Jeżeli się spodobało, zostaw łapkę w górę albo jakiś komentarz. I zapraszam do kolejnego odcinka. Nara!